s Pánem. Zhromažďuješ pokus Marového, našeho brata Zbigniewa. Chcem predovšetkým ďakovať za dobro, ktoré vrúčili z jeho rúk. Ale viem, že nie zawsze potrafimy czynić dobro, że myślenie o sobie, skupianie się na sobie sprawia, że ranimy siebie i drugiego człowieka i Pana Boga, że nie jesteśmy na nas tylko bez miłosierdzia Bożego w stanie żyć, a szczególnie żyć wiecznie. Więc jesteśmy tutaj, gromadzimy się, żeby naszą modlitwą otoczyć zmarłego naszego brata i prosić Boga o miłosierdzie. My też tego potrzebujemy, jest na początku, prosimy za nasze grzechy i miłosierdzie. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu spłaciłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami, czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go zaraz wszystkim wydał, jakże miałby wraz z nim wszystkiemu nie darować? Któż może wystąpić zaskarżenie przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który pomógł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy czaraźniejsze nie przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Oto Słowo Boże. Thank you.
Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Usiądź. Jezusowi cześć i chwała. Bóg stworzył człowieka. Bóg stworzył wszystkie byty i zostawił je wolną wolę. Można służyć dobru, można występować w jego obronie, ale można występować też przeciwko niemu. Przeciwko samemu Bogu możemy wystąpić i powiedzieć: nie chcemy ci służyć. Jeśli Bóg stworzył wszystkie byty, to te, które mają wolną wolę i poszły swoją drogą alternatywną, są jakby bytami, które nam zabierają wolność, energię i czujemy, że tak jest. Z pewnością możemy to powiedzieć, że nasz brat był bardzo uciemierzony swoimi chorobami, ale był bardzo dzielny i pomocny w działaniach. Spotkaliśmy go jako człowieka gotowego walczyć o prawdę ojczyznę. W swoim życiu z pewnością w wojsko, w działanie, w życie był mocno włączony. Ale słyszeliśmy całkiem niedawno słowa, które powinny nam też pomóc rozszerzyć patrzenie na umieranie, na życie. Otóż nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Mocy. Kiedy Jezus idzie na pustynię i przez 40 dni pości, nic nie jedząc, nie pijąc, normalnie człowiek by pewnie musiał być odwieziony do szpitala po takim poszczeniu. A on zaczął działać. Dlaczego? Tam nabierał siły. Kiedy Mojżesz podnosił ręce i modlił się, to Izrael zwyciężył. Ale jednocześnie wiemy, że Mojżesz został obdarowany mocą, bo jego twarz, tak samo jak Eliasz, oświeciła. Czyli wnioskujemy, że w Bogu jest moc, siła. Skoro jest moc, to może ją dać komuś, kto jej potrzebuje. Na dzisiejsze czasy potrzeba mocy. Nie można powiedzieć, że będziemy robili, co nam popadnie, co nam się wydaje i że będziemy spali. Dlatego duch, którego nam Bóg przydziela, jest duchem mocy, miłości prawdziwej, potężnej, którą objawił nam Jezus, bo był w sprawach Ojca. Co więcej, cały czas nam to podpowiada, żebyśmy się nie bali. Mówi wyraźnie dzisiejsze wiersze czytanie, zachęcając nas. A mówi: jeśli Bóg z nami, czyli ten Twórca, Stwórca miłości, Stwórca światła. I musimy pamiętać o tym, kochane siostry i bracia, że jesteśmy stworzenia, więc nie jesteśmy do Boga podobni według wyglądu naszego ciała, ale według światła, którym Bóg jest. I każdy z nas ma ten element światłości w sobie. Natomiast to zło, byty tego świata, kradną nam energię, dosłownie. Tą związaną z węglem, z ciepłem, z prądem. Chociaż nie musimy tego tracić, bo widzimy wyraźnie, że inne państwa nie mają z tym problemu, tylko my jesteśmy jakby napadnięci. Ale jeśli człowiek traci energię fizyczną, to już bardziej traci również duchową, żeby się bał, żeby wątpił,
kiedy rozmawiamy ze Stwórcą, to On jest gotów nam udzielać. To trochę tak, jak ojciec udziela swoim dzieciom. To tak samo, jak mama udziela swoim dzieciom, wstając do nich i budząc i przygotowując, dzieląc się wszystkim. Miłość bezinteresowna. Bóg udzielił wszystkich darów, warunków do życia, bardzo hojnej, bogatej w surowce ojczyzny, w jakiej żyjemy i ciągle o tym zapominamy. A może ktoś celowo to chce wykorzystać przeciwko. Bóg chce być światłością i jest tą światłością. Udziela tego wsparcia nam, żywym, prawdziwym Jego dzieciom. Dziecko ma udział, jak to święty Paweł powie w liście do Efezjan, że jesteśmy współdziedzicami, współczłonkami ciała, współuczestnikami obietnicy. Wybrał nas Bóg przed założeniem świata, byśmy Mu służyli, byśmy byli święci przed Jego obliczem. I oto modlimy się też za naszego brata, żeby był przed Jego obliczem, natrudził się w tym życiu, jak potrafił, tak jak nauczył się, jak potrafił działać. Ten Stwórca, który uczynił nas szczególną własnością i chce, byśmy zwyciężali, odnieśli pełne zwycięstwo, aby nas kiedyś wskrzesił w swoim królestwie jako szczególne swoje dzieci. Mówi się o nas, że jesteśmy synami i córkami Bożymi, a więc możemy postępować w sposób godny synów i córek. Działać tak, jakbyśmy byli wezwani do najwyższych działań, czyli współdziałali z Bogiem. Bo Bóg z tymi, którzy Go wybierają i kochają, współdziała do ich dobra. I to mówi list do Rzymian. A skoro Jezus mówi do nas i pyta się, wierzycie w Boga i we mnie wierzycie, nie bójcie się. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Mieszkań, gdzie nie będzie kryzysu. Mieszkań, gdzie człowiek odniesie całkowite zwycięstwo nad śmiercią, chorobą i bólem. I chociaż na przykład takiego, też nie pamiętam, opolałego, wiele wycierpiał. To był dla nas bardzo życzliwy i pomocny. Zawsze gotowy spotkać się. Walczyć w sprawach ważnych, Bożych i tej wolności, i tej mocy życzymy sobie. Bo przecież przekazujecie swoim dzieciom i wnukom najwyższe wartości, czyli światłość, miłość, odwagę. Chcemy Cię, Panie Jezu, prosić, abyś ugruntował to w swoich siostrach i braciach, abyśmy w trudnych czasach mogli znaleźć pomoc w Tobie, abyś tam Stwórca miłości wracał energię, którą ktoś nam pragnie i wrócił do naszego bratu, który jest nieśmiertelny w Twoim królestwie. Wysłuchawszy Słowa Bożego, mówi się wspólnie o zbawienie żywych i umarłych. Za Kościół Chrystusowy na ziemi, aby postępowanie Jego członków świadczyło o ich wierze w życie wieczne i czekającym na Sąd Boży, Ciebie prosimy. Za naszego zmarłego brata Zbigniewa, aby Pan Bóg przebaczył mu popełnione grzechy, niech On je wynagrodził go za uczynione dobro, Ciebie prosimy. Za rodzinę zmarłego i wszystkich, których ta śmierć dotknęła, aby przetrwali trudne chwile, czerpiąc siłę z wiary w życie wieczne. Ciebie prosimy. Za kierujących naszym państwem, aby świadomie swojej odpowiedzialności przed Panem Bogiem dbali o bezpieczeństwo obywateli i zapewnienie odpowiednich warunków leczenia w szpitalach i opieki w hospicjach. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, aby szybko dołączyli do społeczności świętej w niebie. Ciebie prosimy. Za nas, biorących udział w pogrzebie, abyśmy należycie przygotowali się na godzinę naszej śmierci. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, posłuchaj naszych modlitw, które przedstawiliśmy Tobie, oddając ostatnią posługę naszemu zmarłemu bratu przez Chrystusa Pana naszego. Msza Święta będzie odprawiona
ponieważ Boże, przyjmij łaskawie ofiarę, którą składamy za Twojego sługę Zbigniewa w Nieporze. W Twojej ojcowskiej dobroci przebacz mu wszystkie winy i oczyś go ze wszystkich śladów ludzkiej słabości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwa dla nas zbawienna, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. Przez grzech śmierć wysłała na świat i wszyscy jej podlegamy, ale Twoja ojcowska miłość sprawiła, że Chrystus nas odkupił, odnosząc zwycięstwo nad śmiercią i powołuje nas do nowego życia. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi razem z nimi wołając. Święć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem, krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, kłamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was za wiele będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To uczyńcie na moją pamiątkę. Wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, a
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył sam Jezus Chrystus. Ojcze nasz, gdyś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie lecz nas na pokuszenie, ale nas zbaw pozostałe. Panie, wybaw nas od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei i oczekiwania przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Proszę, prosimy Cię, nie zmrażaj na grzechy nasze, lecz na wiarę z miłością i zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokoju i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. I pokój Pański niech zawsze będzie z nami. Przepraszcie sobie z nami. Baranka Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasz brat, którego przyjmował uczestniczyć w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Wiem, że jest parę osób, które chciałyby zabrać głos. Jest teraz taka możliwość. Można podejść do ambony i wysłuchajmy. Szanowni, nasz kolega zmarły, Zbigniew Plik, był członkiem Związku Weteranów Wielozerwistów. Aktywnie brał udział w uroczystościach patriotycznych, oddając hołd pokoleniom Polaków, którzy w okresie zniewolenia ojczyzny wnieśli w dzieło odzyskania niepodległości w wpadku zbrojnego obywatelskiego wysiłku. W podziękowaniu za czynną z pobudek patriotycznych działalność społeczną, utrwalenie i upowszechnianie dokonań polskiego oręża w dziejach ojczyzny, kolega został wyróżniony awansem na stopień majora. Komitet Oddziału Generał Dywizji Robert Miśno, Warszawa, 21.10.2022. Kochany Zbyszku, żegnamy Cię, niech Ci będzie żywy. Czytam teraz akt mianowania. Stwierdzam, że Zbigniew Kilk, syn Stefana, wykazawszy zalety właściwe powołaniu oficera oraz zdolności do spełniania obowiązków nadanego stopnia oficerskiego i gotowość poświęcenia po uchwale ojczyzny i Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, uchwałę Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z dnia 23 września 2021 roku uzyskał stopień majora. Podpis prezes zarządu, prezes oddziału. Ostatnie pożegnanie. Żegnamy dzisiaj naszego przyjaciela, człowieka wielkiego serca, oddanego wspaniałego społeczeństwa. I jak to się dzieje? Zadajemy sobie to pytanie, że jest ładny, pogodny wieczór, minęła niedziela, i nagle ten okropny telefon i ta straszna wiadomość. Słyszę w mieszkanie. Zbyszka nie ma już wśród nas. Takie słowa mogą porazić, takie słowa mogą wprawić w osłupienie. Wołałeś, Panie Boże, do siebie człowieka ogromnego ducha, o wspaniałym sercu, za którego rzeczy niemożliwe stawały się możliwe, który nie zwracał uwagi na własne schorzenia, nigdy nie narzekał, nigdy się nie żalił, dla wszystkich miał uśmiech i pocieszenie, i wchodził w wiele najtrudniejszych spraw wszystkimi swoimi umiejętnościami. I załatwiał te sprawy, rozwiązywał je. On wiedział, że musi pomagać innym słabszym. Będąc prezesem Koła Warszawa Śródmieście, zintegrował środowisko chorych na cukrzycę. Przez 10 lat prowadził to koło i miał wiele sukcesów. Koło istnieje i działa. Dzisiaj.
I jeśli już tak musiało być, to dlaczego tak szybko odszedł? Kiedy wydawało się, że wszystko przezwycięży i że wszystko jest na dobrej drodze, niebo zawaliło mi się. A może on, Panie Boże, tam w niebie jest Ci potrzebny? Może tam w niebie będzie niósł pomoc potrzebującym? Może tam w niebie będzie rozwiązywał problemy diabetyków? Drogi przyjacielu, dziękujemy Ci za wspaniałe działania, za tak potrzebne akcje poprawiające życie chorych na cukrzycę. Dziękujemy za dobroć, której nie żałowałeś tym, którzy jej potrzebowali. Dziękujemy za to, że byłeś z nami. Zbyszek już nie wejdzie do naszej siedziby, nie powie, czyś kochani, jestem, czy macie coś dla mnie do zrobienia. A nam pozostaje puste miejsce przy stole, nam pozostaje puste miejsce na posiedzeniach zarządu. No i cóż, dziś uczestniczymy w tym ostatnim pożegnaniu i już nic nie możemy dla Ciebie zrobić i tylko westchnienie do niebios będzie przywoływało pamięć o Tobie. A Ty pozostaniesz w naszych sercach i w naszej pamięci na zawsze. Żegnaj wielki przyjacielu, żegnaj wielki społeczniku. Poznańska płacze po Tobie. Warszawa będzie smutna, byście. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, województwa mazowieckiego oraz Krona Mazowszu łączą się w głębokim żalu z rodziną. Cześć jego pamięci. Był, on jest, bo i w naszej pamięci i wiemy, że w
dusza jest nieśmiertelna i że się kiedyś tam spotkamy. Ale to, co chcielibyśmy mu przekazać. Przepraszamy Cię za to, że może nie mieliśmy dla Ciebie dużo czasu. I tutaj wyrazy uznania dla Józefa, który w ostatnich chwilach wyzwaniał do niego i informował nas przy okazji, co się ze Zbyszkiem dzieje. Dziękujemy Ci, Zbyszku, za to, że stawałaś przy najważniejszych sprawach dla naszej ojczyzny. Dlatego jest godna asysta honorowa tych, którzy czują Polskę. Jesteśmy ze sztandarem Stowarzyszenia Diabetyków. Dziękujemy Ci, Elu, że pomimo tego, że sama jesteś schorowana, to jednak przygotowałaś się do tego pożegnania. Winni jesteśmy to, między innymi, żeby się za Niego modlić, wstawiać u Pana Boga, żeby Mu wszystkie grzechy wybaczył. Ale musicie wiedzieć, że miał jeszcze łaskę taką Pana Boga za wstawnictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego, z którym od wielu lat z portretem tym wędrowaliśmy na Jasną Górę i Zbyszek nam pomaga. Odwoził nas, chociaż schorowany, jak wiecie, słaby wzrok. Ja się więcej przy nim modliłem jak na pieczęce, żeby nie spowodował wypadku, ale jego duch, to co ksiądz Marek mówił, Pan Bóg dawał mu siłę. I wyobraźcie sobie, że kilka lat temu leżał na poziomie już i na kardiologii. Jego serce stanęło. To może brat potwierdzić, Janusz. Stanęło mu serce i nie wiem, czy na pół godziny, czy na ileś leżał na podłodze, już praktycznie martwy, tylko jego ciało. I został przywrócony do życia. I ten lekarz, który go przywrócił poprzez defibrylację, poprzez masaż serca, zaczął ze Zbyszkiem rozmawiać i Zbyszek normalnie mówi. A po takim niedotlenieniu mózgu każdy z nas sobie zdaje sprawę, że powinien być co najmniej nienormalny, co najmniej nie być w stanie. To było za wstawnictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego ten szpital kardiologiczny w Aninie, ten oddział szczególnie mu poświęcony. I Zbyszek mówił, że to ksiądz prymas był przy nim, ten błogosławiony obecnie, a wkrótce święty. I dał świadectwo nam i jak trzeba było, do góry się zgłosił, że to było nienormalne, on powinien nie żyć. Po prostu dostał czas. Czas na uregulowanie swoich spraw z Panem Bogiem. Cieszymy się, że był namaszczony, że był u świętej spowiedzi właśnie tam u kapelana nasza serów w szpitalu wojskowym. Zbyszku, będzie nam Ciebie brakowało, ale Pan Bóg wie, co robi, że tak się męczyłeś.